Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dodek. Zapraszam Was na kolejny materiał z gry Farming Simulator 19 z mapki Dąbnica. Dzisiaj w odcinku mamy sporo do zrobienia, także ja myślę, że na początek zatrudnię sobie tutaj pracownika, żeby usunął łęciny z marchwi, bo marchew jest już dojrzała. Także, żeby tutaj nie, tak powiem, mi trężyć. Niech on tu sobie działa. U. A cóż to się stało? Takiego jakiegoś dziwnego? Ten pracownik jakoś dziwnie tutaj pracuje. Muszę powiedzieć, że jestem wręcz zaskoczony jego postawą życiową. Ale to zawsze był problem. To był odwieczny problem, jeżeli chodzi o pracowników w tej grze. Nie no, o co chodzi? Dobra. Okej, ruszył. A ja sobie tu wsiądę, popracuję dzisiaj sobie tym dużym zytorem. Tak będę tylko też do czasu zerkał, jak to tam wygląda sytuacja na tym polu 57. Też czuję, że poza odcinkiem będę musiał tam troszkę podziałać. Tak, mamy pierwszy dzień późnego lata. Mam cichą nadzieję, że może uda nam się jeszcze raz skosić trawę, tak żeby było siano. Mówię może, bo nie wiem jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o kwestie, to pole przez dłuższy czas zostanie naszą łąką. Przynajmniej dopóki nie kupimy jakiegoś, że tak powiem, konkretnego, które będzie robiło za łąkę. Poza odcinkiem je skosiłem, to było wczoraj, zostawiłem to do wyschnięcia. Pozwoliłem sobie troszkę pousuwać drzew tutaj z prawej strony. Gdyż, no nie będę ukrywał, że przeszkadzały. Ja widzę, że ta trawa tutaj już urosła, tak przynajmniej jeżeli chodzi o ten pierwszą fazę wzrostu. Więc myślę, że... Myślę, że może jeszcze raz się uda. A jak nie, to po prostu zrobimy z tego kiszonkę. I też będzie wilk, syty i owca cała, jak to się zwykło mawiać. Wiem, że jedzie już do mnie mój nowy kombajn do buraków i do marchwi. Mają mi go dostarczyć lada chwila. Na pewno będzie to jeszcze w dniu dzisiejszym. Także możecie się spodziewać w najbliższym czasie wykopów. Pierwszych przynajmniej w tym sezonie. Bo wcześniej żadnych nie było. Ale o tym też będę mówił w przyszłym odcinku. Z tego co widziałem, to soja już zaczyna powoli dojrzewać, także też niedługo będą żniwa kolejne, w tym sezonie również. No i mam dla Was jeszcze małą niespodziankę. Myślę, że dla tych, którzy są spostrzegawczy, to będą wiedzieli o co chodzi. Natomiast jeżeli nie, no to wszystko się wyjaśni w najbliższym czasie. Widzę, że ten pracownik ma tam faktycznie problemy.
Dlatego tak się zastanawiam, czy tu nie zatrudnić. Chociaż poza odcinkiem tam sobie już, że tak powiem, ogarniam, żeby było to wszystko w miarę jak najlepiej. Także teraz tą trawę sobie zgrabimy, sprasujemy ją. Przynajmniej na tyle, na ile nam to pozwoli czasowo. Nie będę was też zanudzał tym, co tu teraz robię. Zastanawiają mnie te dziwne nawroty, które on tam wykonuje, no ale niech mu będzie. Wie chłopak, co robi, bo tak to powiem. Tak zastanawiam się, ile tego siana będzie, bo no niby według modyfikacji powinno być około 50 tysięcy. Mówię, zobaczymy, ile wyjdzie. No bo niestety jest to na chwilę obecną towar bardzo deficytowy. Ale mam... Bo tak było trochę narzekania. Z dobrych informacji to posiadamy już kolejną krowę. I mamy ich w tym momencie 18. Przynajmniej tyle było wczoraj, jak je karmiłem. Możliwe, że coś tam się urodziło od wczoraj. Nie sprawdzałem, zresztą zaraz w sumie mogę to sprawdzić, to też nie będzie jakieś bardzo problematyczne. Mamy ponad 30 tysięcy litrów mleka do sprzedania. Tak, mamy 19 krów. Mamy 33 tysiące litrów mleka do sprzedania, także liczę, że troszeczkę na tym też zarobimy w zimie. Będę musiał krową, widziałem, przy tym dosypać paszy mieszanej, bo im się kończy. A nie chciałbym, żeby wydajność im spadła. To by było bardzo bolesne dla nas wszystkich. Także w sumie została jeszcze jedna krowa, która mogłaby się już ocielić, ale z tego co pamiętam, to na innych rozgrywkach, jak grałem w Seasons, to też zawsze była ta jedna oporna sztuka, która gdzieś tam dużo, dużo później miała chęci, żeby się ocielić. A tak z czystej ciekawości to na razie widzę, a nie, i jest jeden męski osobnik, także trochę go potuczymy i potem go sprzedamy. Podtoczymy i go sprzedamy, dlatego że on się nam do niczego po prostu nie przyda. Męskie osobniki nie produkują mleka, nie wpływają na rozrodczość. Tak przynajmniej jest w przypadku krów. W przypadku owiec i świń, natomiast w przypadku kur, no niestety już ten kogut w korniku musi być, żeby niosły jaja. Znaczy jaja niosą bez koguta, ale żeby się rozmnażały, to muszą mieć koguta. I taka to jest w sumie różnica między Seasons a tą normalną, taką regularną rozgrywką. Jakiś czas temu, a dokładnie 1 czerwca na moim kanale, pokazał się filmik, w którym podjąłem się pewnego wyzwania, także bardzo chętnie zapraszam was do obejrzenia. Nie będę zdradzał szczegółów,
Filmik dotyczy, trudno powiedzieć, że zakładu, bo zakładu nie było, ale pod jednym z filmików Kadora wrzuciłem komentarz, w którym stwierdziłem, że pole numer 8 na mapce Ravenport to największe pole, da radę skosić w ciągu 30 minut. To moje twierdzenie zostało poddane w wątpliwość. Przyjąłem wyzwanie. Nagrałem filmik z tego, więc zapraszam z chęcią do jego obejrzenia. Jeżeli goście jeszcze nie obejrzeli, do zostawienia komentarzy pod tym filmikiem. Jeżeli będzie Wam się podobał, to zostawcie również pod nim łapkę. Pod tym filmikiem też zostawcie łapkę, jeżeli się będzie Wam podobał. Zostawcie subskrypcję, bo one się też przydają. Przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie jakiejś tam wymierności i oceny mojej pracy. Tutaj widać po prawej stronie teraz pole z burakami. Też już niedługo, już można powiedzieć, że jesteśmy w ogródku. Już niedługo będziemy witali się z gąską. I będą kolejne wykopki. W sumie na wysokim brodnie żniwa już skończyłem. Ale tu mi jeszcze zostały, dlatego że ta seria jest taka trochę bardziej rozciągnięta w czasie. Nie wiem, czy żeście właśnie zauważyli, że postanowiłem te odcinki wrzucać z mniejszą częstotliwością. Tak, co by nie było przesytu. Ukazują się 3 razy w tygodniu w tym momencie. Poniedziałek, środa, piątek. A pozostałe materiały to tak, jak że tak sobie pozwolę je stworzyć, to wrzucam je na bieżąco. Bez jakichś tam konkretnych linii. Muszę powiedzieć, że tak trochę dziwnie to wygląda, tak się trochę dziwnie czuję, bo mimo że gram Seasons już od prawie roku, to pewne takie naleciałości z tego normalnego farminga zostały, gdzie ta trawa, żeby była sianem, to trzeba było ją po prostu przetrząsnąć. To się robiło zaraz po skoszeniu i to siano się po prostu zbierało ze skoszonego pola, a nie z łąki, która już de facto jest troszkę, gdzie uprawy już po prostu podrosły, tak, no bo w sumie od wczoraj upłynęła prawie doba, więc ta trawa zdążyła już trochę odrosnąć i jest to dla mnie takie po prostu dziwne. Znaczy może nie tyle dziwne, co po prostu, no takie trochę inne. Cóż, można by powiedzieć, że jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, stary drzew się nie przesadza. Ale to nie chodzi o kwestię starego drzewa, tylko po prostu o przyzwyczajenia, z którymi człowiek tam sobie jakoś musi w życiu poradzić. Jeżeli chodzi o plany na przyszłe odcinki, to po pierwsze, łąciny, jeżeli na tym polu z burakami, to już sobie usunę poza odcinkiem. Właśnie jak już wracamy do tematu, to jak sobie radzi? No, nie narzekam. Troszkę go tam poprawię po odcinku i będzie dobrze. Łęciny usunę już poza odcinkiem, natomiast wykopki będę robił na odcinku. Znalazłem pewien fajny taki spichlerz do przechowywania
tych, jak to się ładnie określa, owoców ziemi. Jest to modyfikacja. Ona chyba współgra z tą, z Global Company. Chociaż nie jestem w tym momencie do końca pewny. Tak czy inaczej, ma pojemność bardzo dużą, bo milion litrów. Myślę, że na te moje tutaj hektary to i tak będzie aż nadto. Ale można w niej na spokojnie przechowywać ziemniaki, buraki, marchew i cebulę. Gabarytowo jest też taka fajna, kompaktowa, kompatybilna. Nie potrzeba jakiegoś dużego miejsca na nią. Bo na przykład tak gdzieś sobie ostatnio poza odcinkiem wstawiłem na gospodarkę ten budynek, który dostaliśmy razem z dodatkiem Grime. Ja go sobie wam zaraz pozwolę pokazać w sklepie. To muszę powiedzieć, że to jest po prostu kolos. To jest kolos, bo żeby go postawić, to musiałem praktycznie postawić go tam w tym miejscu, gdzie jest obora tam z tyłu. Na tym placyku, który sobie przygotowałem pod kurnik. I najprawdopodobniej wybieg dla owiec. A i tak było mało miejsca, bo mi wszedło. Poprawcie mi w komentarzach. Na pole. No bo ta droga między polem jednym a drugim nie jest moja. To jest pole sąsiada, droga sąsiada. Także tam nie mogłem nic postawić, więc musiałem to ustawić na tym swoim polu i to po prostu jest kolos. Ten budynek jest kolos. Faktem jest, że ma jeden plus. Ma jeden bardzo fajny plus. Ma wbudowaną kolizję ścian. Także wszystko, co tam wysypiemy, zostaje w środku. Nie ma tego efektu, że po prostu sypiemy. A część zbiorów wysypuje się na zewnątrz. I to na przykład uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. A jak już tak sobie gaworzymy i rozmawiamy, to on chyba jest tutaj. Tak, o! To jest ten Potato Warehouse, to jest magazyn do przechowywania plonów. Do trzymania palet. Nie ma tam jakiegoś spichlerza, zbiornika, takiego jak jest w innych. Ale mówię, jest to po prostu kolos. I on w sumie nie jest drogi, bo biorąc pod uwagę oryginalną walutę, to kosztuje coś koło 190 tysięcy euro. No i mówię, poza wielkością to ma praktycznie jedną wadę. Rzepak skosiłem. Taka zmiana tematu szybka będzie. Rzepak skosiłem, wyszło, żeby was nie skłamać, ponad 18 tysięcy litrów. Więc to jest bardzo dobra ilość. Zobaczymy, ile wyjdzie tej soi. Także też ją będziemy sprzedawać. No i liczę, że w przyszłym sezonie już się pojawią naprawdę takie fajniejsze nowości tutaj na gospodarce, bo troszkę się już znudziłem tym, co tutaj teraz mam. Dobra. Ja tu sobie tą zgrabiarkę zostawię u sąsiada na polu. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Nic nie jest posiane. Jest tylko ten kultywatorowane to pole, więc myślę, że się sąsiad nie obrazi.
A my kończymy. Jak to idzie? No, będę musiał poprawić i to sporo będę musiał poprawić poza odcinkiem. Ale uważam, że i tak nie jest źle, bo biorąc pod uwagę IQ pracowników i to, że bardzo słabo sobie radzą z tymi naszymi polami, to i tak jestem zadowolony. O, widzę, że pracownik zakończył pracę. Muszę uzupełnić sznurek do bel. Aha, dobra. Także ja to psiano sobie zgrabię już poza odcinkiem. Jeżeli filmik wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, będę miał motywację do kolejnego działania. I widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!